Siema, z tej strony X-Ready. Aktualnie znajdujemy się na serwerze tabem.pl. Zostawcie subikę, łapkę w górze i dzwoneczek. I co 50 lajków dostajemy elitę lub klucze, więc w zależności od tego, co chcecie, to napiszcie klucze i słynik, bądź po prostu elita. I mam taki pomysł, nie na fregali, że to się w głowie nie mieści. No i państwo, patrzcie, wchodzę, jestem poza borderem, nie da się tutaj pereł rzucać ani nic, nie? Więc zapiszę, kto chce killa, tepa, i zobaczymy. Ja sobie też wezmę jeszcze jeden set legendarny, bo stąd, szanowni państwo, nie da się uciec. Po prostu tu jest klepa, jak to się mówi, na wyniszczenie, komu set najpierw padnie. Nie da się pereł rzucać, ciężko jest punchować w bloku, też nie da kłaść, patrzcie. Używam makra i nic. Dobra, ja piszę, kto chce itemy, tepa. I czekam, aż po prostu ktoś się do nas tepnie. Dobra, już spocony kod do mnie tepa. Ja sobie oczywiście jem koksa. I się dobieramy, żebyśmy po prostu nie byli na minus, tak? O, ten ziomek nie wie, co się dzieje. A tu jak damage dodaje, to się nawet praktycznie knoka nie ma, patrzcie. Ja sobie stoję w miejscu i nie odlatuję. Ten co zna jump pójście i myśli, że jakoś będzie stąd... Będzie myślał, że stąd da się jakoś uciec. A stąd się nie da uciec, to jest po prostu jak w tej... W wodzie podwodnej, co ci ludzie tam zginęli. Dobra. Zaraz sobie też seta będziemy zmieniali. A czy, on nic tutaj co nie je. Dobra, zjadł sobie. Dobra, też jem. Żeby nie było, że teraz padnę. Zmieniał sobie szybko seta. Ale zrobił. Dobra, podniosłem ten hełm. Bo już myślałem, że się nie uda. Patrzcie, on próbuje uciekać, bloki chce stawiać i nie może. Panie spocony kot, zaraz perły wrzuci, patrzcie. On perły rzuca i nie będzie mógł. Nigdy nie tepie ta perła. Patrzcie to. On chyba wie już, co się święci, że zrobiłem na kebaba. Na 100 lajków dam wam patent, jak w ogóle dojść w takie miejsce i tak dalej. On nie da chyba tego koksa, no tak jak sądziłem. Zlutujmy go, sprawdźmy, co on miał. Pancha 3. Tam seta 4-3. No to widzimy się, jak będzie następna osoba. I następna osoba to pewnie jakiś kamyk, 1, 2, 3, 4, 5. Zaakceptowaliśmy pana kamyka, ja sobie jem koksa. Po prostu, żeby mieć ciągle regenkę, nie? O, Stevek. Dobra, tepa się do mnie jakaś kolejna osoba, DF, coś tam. Jem sobie koksa tradycyjnie. I gdzie on jest, gdzie on jest? Chyba, że mnie zrobił w to nieco i go się nie tepnie. No chyba mnie tak właśnie się stało. Dobra, zaakceptowałem jakiegoś masnego. Abym zdążył gdzieś koksa się dobrać. O. Jest tu, mamy go, mamy go. Szanowni państwo, dobra, otworzę sobie efekty, żeby nie było. Ciekawe, co ci ludzie sobie myślą, jak się do mnie tepają i nie są w stanie zrobić. Jakiś ten no face, no case do mnie tepa. On kiedyś miał topkę na PWMC. Ten, co próbuje rzucać pero, to się nie da. Patrzcie. Ty, ale się zrobił. Dał się strapować. Ty, kurde, że wyskoczył z tamtego, no cóż. Ja go ciągle biję, bo to jest bitka na wyniszczenie, tego mam łącznie 400 legendarne przy sobie. Ja sobie zjem refa, żeby po prostu... Żeby mu szybciej, żeby mieć po prostu większą przewagę. On nie wie co, on nie ogarnia totalnie gierki, co się dzieje. Zaraz mu set przecież wpadnie cały. Ty! Nie, 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 nie. No nie. Lecę tam, muszę odzyskać sety, szanowni państwo. Mam go, mam go! Dobra, zdech. Sety odzyskane. Całe szczęście. Tylko muszę te 4-3 powyrzucać. Już mnie zbluzgał od tam jakichś niecenzuralnych słów. Chciałem się popisać jak zawsze i zginąłem, nie? To jest niepoważne. Dobra, cyk. 4-3, czemu... Co on zrobił tutaj z tymi setami? Ten... O! Wyzywał mnie to za bankart. Dobra, to powiem się, że do mnie następne osoby. Jakiś Kubiks. No dobra, akceptujemy go. Tylko tym razem będę jeść normalnie koksa, nie będę, że będę żałował. Zaraz to chciałem się jak zawsze popisać. I tutaj też się małego knoka ma i nie wyrobiłem po prostu. Dobra, ty on dopiero koksa chciał jeść, czy o co tu chodzi? Najlepsi są ci, co się tutaj tepają i totalnie nie wiedzą, co się dzieje. I chciałbym tutaj też pozdrowić Dziusia Versov i Freeza, który się dopiero urodził. Majusia pozdrawia, oficjalnie pozdrawiając X-Rediego. Pa, on chce uciekać, rzuca perły. No i plus 47, no to jest insta fragalne, coś pięknego. Dobra, to poślemy jakiś Razerek. Dobra, akceptujemy go. Jakiś XX Karolini.
Ja to jest moja lepsza fragalnia, na to wpadłem, nie? Lepszej nie miałem nigdy, tak szczerze. Wystarczy mieć koksy i dużo legendarnych setów i jesteś po prostu niezniszczalni, nie? Ludzie się depają i po prostu totalnie nie wiedzą, co się dzieje, nie? On ma chyba legendarne części, albo mi się wydaje. To nawet nie trzeba gardować, szanowni państwo, tylko stoicie i bijecie. Tylko trzymacie makro. Przycisk na makrze, nie? I nic więcej. Dobra, zmieniam sobie seta. Set zmieniony. On też se zmienia, jak widać. Nie, myślałem przez chwilę, że on ma lagę, tak szczerze. Ciekawe, ludzie co piszą, że X-Ready na cheatach, że jestem. On tu rzuca perł, on się nie skapnął, że to jest fragalnia taka elegancka. Mam cheaty, widzowie, patrzcie. Bo tu knoka się nie ma, bo ciągle się damage dostaje. Nawet ciężko na jumpusie tu podskoczyć. Ale to jest Kongo, widzowie. Pa, on też rzuca perły. Perły go nie tepają. Dobra, tak z następnego jakiegoś XX Karolini. Jemy sobie koksa, żeby nie było. Jesteśmy dobrani elegancko. O, ma 1000 punktów rankingowych. Ja już mam 1613. Ciekawe, jesteśmy tutaj w stanie bić rankingu. Jak tutaj wystarczy stać, patrzcie, sobie stoimy i bijemy. Możecie dać znać, co sądzicie o takiej fragalni. Tylko szkoda, że w tamtym momencie się wyrąbałem, nie? On co próbuje tutaj się bugować blokami, mu nie wychodzi. Perły, perły też nie działają, mordo. Nic tu nie działa. Perły, nic. Nie wyjdziesz stąd, misiu. Kolorowy. No i plus 50. Już następna osoba trafia w jakieś kądziale. Mi to się podoba, jak się ludzie tepają. Po prostu łatwy, szybki, sprawny ranking. O! Patrzcie, 950 punktów rankingowych ma ziomeczek, ja już mam 1663. Ja już mam, patrzcie, bije jednak, też mam drogę propozycję o teleportację od drugiego. Morto, nie zwiejesz mi stąd. Tak. Tam próbujemy stąd odpunchować. Ziomeczek jest chyba jakiś niepełnosprytny. Ta. Bloki też nie działają, oni nie wiedzą. O, i 50. Już tepa następną osobę. No nie wiem, jakiś chuj kosi trawę. No zaraz mu zrobię coś przy... coś brzydkiego. Muszę się powstrzymywać, bo potem mam żółtego dolarka, tak. Aha, ja już go zabiłem i dostałem punktów. Myślałem, że to jest jakiś świeży. Dobra, zaakceptuję jakieś 200 kg wzrostu, zobaczymy, czy się on tepnie. Ten ziomeczek, co ma pierwszą topkę, się obsrał, nawet mu proponowałem, że mogę gildię usunąć, żeby się nie bał. Chciałem mu dać trochę otuchy, no ale wyszło jak zawsze, ludzie się po prostu boją. Ten to nie wie w ogóle kompletnie, co się tutaj dzieje w tej pułapce. O kurde, ale mnie wziął. Dobra, zmieniam seta szybko. I to nie całe, jak nie zmieniłem. On ma chyba legendarny, jak się nie mylę. Dobra, on sobie zjadł koksa. Też to zaraz jem. Dobra, ty. On tu próbuje jakoś wyskoczyć, stąd mu nie idzie. Zaraz jumpusta pewnie będzie kupował. Ja go leję, bo seta amuruje teraz. O, i czeka to ja przykarnę. Dobra. Bo on teraz traci sekundy koksa, bo on nie może się bugować stąd. Dobra, zmieniam seta. I ty przez chwilę nie mogę zjeść. Jak mi tego kluczyka dało. No nie uciekniesz stąd, mordo. Pa, koksa, dobra, elegancko, elegancja Francja. Mam robinem seta. No to kiedy otwiera się butla. Nie, no ale on jest po prostu już zrobiony na kebaba, no nie ma co, no. On już wie. On już wie, że tu jest po prostu mielonka tak zwana, tak? Nie no, nie wiem czemu, ale to śmieszek, ja tych ludzi tak morduję. Dobra, dam sobie koksa następnego. Czemu on antynogi użył? Dobra, zaraz będzie trzeba seta zmienić następnego. Dobra, zmieniam. Chcę, żeby mi tych setów starczyło, szanowni państwo. Aż kraty nie zmieniłem z wrażenia. Dobra, to ja mu podoram może. Żeby nie było, żeby co potracił sekundy koksa. To jest ważne. Następnym razem biorę więcej tych setów legendarnych. Jak dać powoli, zaczyna się problem. Dobra, jem sobie refa, żeby nie było. Skakujemy sobie tu. On nie umie skakiwać. Dobra, buty upadły.
On już chyba no, nie miał koksa. O, legendarne. Ale nie wszystko, nie wszystko. O, widzowie. To co lubię. Dobra, to kurde klatę wyrzuciłem z wrażenia. Ale nie będę po tym już nurkował w tym gównie. Dobra, to potem jakiś Anonymous. Oczywiście jak ja tapnę. Nie byłbym sobą, jakbym nie tapał ludzi, tak? Ja oczywiście schowek. Ty mało brakowało i bym nie miał. A, to jest jakiś debil, co ma 776 rankingu. To jest oczywiste, że go zrobimy. Patrzcie. Ja stoję w miejscu i patrzcie. Nie ma nawet knoka. To jest zarąbiste, tylko też trzeba uważać, na, żeby nie polizać, nie? I ty, też sobie shifta będę trzymał. Będę do tyłu jeszcze mniej. Patrzcie. Prawie wcale. Ty co nic. Opa, ja sobie wyskoczę stąd. Zmienię seta. On będzie miał problemy, żeby stąd wyskoczyć. Nie umie. On chciał perły chyba rzucić, bo widziałem takie te od perły, co są. Takie kolorowe jakby. Albo mi się wydawało. Mordo, blokami też nie wyjdziesz stąd. Dobra, liźnie. O, on już koksy nie ma. Patrzcie. O, la. I plus 38, bajeczka. Dobra, ktoś tam się do mnie tepał, jak dobrze widziałem. No face, not case. Dobra, oczywiście go zaakceptowaliśmy. Szybka dobiereczka. I gdzie on jest? A, plus 113. Dzięki, stary, za killa, pozdrawiam. Tepa do mnie użytkownik, doszłem. Ja mogę dojść w jego matce. Dobra, zaakceptowałem go. Kok zdydzony, 30 sekund. A, i mnie chyba zrobił w co nieco. Frajer. Dobra, zaakceptowałem tego Stasio 1992. Ciekawe, czy on tutaj będzie, czy... Oj, no jest, Stasiu. Zobaczcie, jak skacze sobie na jump boostie z Guilty z logy. Mnie najbardziej to rozwala, jak ci ludzie się typają i nie wiedzą w ogóle, co tu jest grane, tak? Tararara. Fajny pomysł na fraganie. Cieszę się, że znalazłem taki plan, nie? No ludzie tutaj próbują rzucić perły i nic. Ta perła już mu wróciła do eku. Ja sobie stąd wyjdę, pa, on nie będzie mógł stąd wyskoczyć. Ej, a udało mu? Prawie mu się udało i wrócił z powrotem, bo go przyciągnął w image. On chyba bez hełmu jest? Bo nie założył? No i pięknie. A wam, szanowni państwo, jak się spodobał taki materiał, to wiecie co robić. Ja się z wami żegnam, trzymajcie, cześć, hej.